Edyta Stein, filozof i karmelitanka. Doktor Edyta Stein z Wrocławia wyfrunęła oświęcimskim kominem 9 sierpnia roku pańskiego 1942. Szła w niebo ogromna i prosta jak słup dymu z ofiary Abla. Była cicha. Najlepsza uczennica Husserla, która zrozumiała jeszcze przed mistrzem, że należy zaprzestać filozofowania, gdy zbliża się Bóg. Szła w milczeniu. Mądra siostra Teresa Benedykta od krzyża, kiedy dwaj brunatni archaniołowie zakołatali do wrót klasztoru, wołając: doktor Edith Stein. Czy krótki szloch wyrwał się jej z piersi, gdy zdzierano z niej czarny welon zaślubionej baranka? Wielka siostro, tak wiele mam do ciebie zapytań, zwłaszcza gdy łaska sensu opuszcza stronice dni, a nawet karty mądrych książek. Czemu uparcie odpowiadasz mi prostym pismem dymu, a ja ciągle boję się zrozumieć? Edyta Stein to fascynująca postać. Samodzielna, wyemancypowana kobieta, wybitna myślicielka, autorka spekulatywnych dzieł filozoficznych i pism duchowych, zakonnica, karmelitanka, błogosławiona. Urodziła się jako 11. dziecko żydowskiej rodziny we Wrocławiu 12 października 1891 roku. Było to akurat w żydowski dzień pojednania, Jom Kippur. Edyta przywiązywała duże znaczenie do tego faktu, podobnie jak jej matka. Dla córki był to jednak symbol jej drogi życia, symbol poszukiwania i odkrycia tego Boga, który ukrzyżowanego uczynił pojednaniem. Droga do wiary, droga do chrześcijaństwa dla Edyty Stein była długa. Zrazu wiodła przez niewiarę. Samotność słuchania własnego niespokojnego serca, niezależne szukanie własnych dróg, nawet kosztem zrywania z szanowaną przez siebie tradycją. Zrazu było to intelektualne szukanie. Studiowała z pasją filozofię, historię, germanistykę na uniwersytetach we Wrocławiu i Getyndze. Nie porzucała książek nawet w czasie I wojny światowej jako sanitariuszka w Chranicach na Morawach. Bardzo szybko, już 3 sierpnia 1916 roku, broni z najwyższą oceną u Edmunda Husserla swą pracę doktorską, zostając następnie jego asystentką. Doktor Stein zdobyła rozległe i głębokie wykształcenie filozoficzne, a jej kwalifikacje do samodzielnych badań naukowych i prowadzenia wykładów nie ulegają kwestii. Jeżeli droga kariery uniwersyteckiej miałaby zostać otwarta dla kobiet, to mógłbym na bezwzględnie pierwszym miejscu i jak najgoręcej polecić ją jako kandydatkę do habilitacji. Tajny radca dworu, profesor dr Edmund Husserl, Uniwersytet we Fryburgu Badeńskim. Wierna pasji naukowej, do roku 1921 wykłada we Wrocławiu. Z okresu studiów i asystentury datuje się serdeczna przyjaźń, a może nawet sympatia do Romana Ingardena. W jej pismach istnieje wzmianka o jedynym mężczyźnie, który jej się podobał, i jak domyślają się biografowie, chodziło właśnie o Ingardena. Na próg wiary doszła przez filozofię i środowisko filozofów. Radykalny przełom nastąpił po śmierci frontowej Adolfa Reinacha w roku 1917, wspaniałego człowieka i filozofa. Jadąc na pogrzeb, Edyta rozważała, jak pocieszyć jego żonę, Annę. Tymczasem to Anna Reinach pociesza Edytę, ukazując Chrystusa jako źródło życia.
Było to moje pierwsze zetknięcie się z krzyżem i z jego boską mocą, jakiej udziela on tym, którzy go niosą. Po raz pierwszy widziałam naocznie zrodzony ze zbawczego cierpienia Chrystusa Kościół i jego zwycięstwo nad ościeniem śmierci. Był to moment, w którym moja niewiara załamała się. Judaizm zbladł, a Chrystus zajaśniał. Chrystus w tajemnicy krzyża. Dlatego też przy obu czynach mogłam wyrazić tylko jedno życzenie, by w zakonie nazywać się siostrą od krzyża. Edyta Stein od tego czasu gorączkowo czyta Biblię, Pisma Świętych, wreszcie dzieła świętej Teresy z Awila. I w roku 1921 pada słynne zdanie: to jest prawda. Chrzest ma miejsce bardzo szybko, 1 stycznia 1922 roku. Po mszy świętej czekałam, aż kapłan odmówi dziękczynienie. Potem poszłam za nim na probostwo i poprosiłam go prosto o chrzest. Spojrzał na mnie ze zdziwieniem i odparł, że przyjęcie do kościoła musi być poprzedzone pewnym przygotowaniem. Na to mogłam tylko odpowiedzieć: proszę, niech mnie ksiądz egzaminuje. Poczciwy proboszcz, pełen podziwu dla łaski Bożej, nie mógł odmówić wody chrztu. Oto byłam chrześcijanką, dzieckiem matki kościoła. A matka cielesna? Uklęknąwszy przed matką, wyszeptałam łagodnie: mamo, jestem katoliczką. A ta kobieta, która z biblijnym bohaterstwem kierowała swym ciężkim losem, uczuła, że siły ją opuszczają. Płakała. Tego się nie spodziewałam. Nigdy nie widziałam swej matki we łzach. Nastawiłam się na wyrzuty i łajania. Liczyłam się nawet z możliwością wydziedziczenia. Tymczasem ta twarda kobieta płakała. Uświadomiłam sobie w tym momencie, że nasze drogi rozeszły się nieubłaganie i nieodwołalnie. Wiadomo już, że jej droga musi prowadzić do Karmelu. Jednakże przez szacunek do matki nie czyni tego jeszcze. Następują więc lata nauczania w gimnazjum w Spirze, objazdowe wykłady w Austrii, Niemczech i Szwajcarii na temat roli kobiety w społeczeństwie, praca w Münster na Instytucie Pedagogicznym. Duży wpływ wywiera na nią znajomość z Erichem Przywarą, jezuitą, filozofem i teologiem, oraz inspirowane przez niego tłumaczenia pism Newmana i Tomasza Zakwinu. Pozbawiona pracy w roku 1933 na fali prześladowań Żydów w Rzeszy, decyduje się wstąpić do Karmelu. Co nie leżało w moich planach, leżało w planach Bożych. Coraz żywsze staje się we mnie przekonanie płynące z wiary, że gdy się patrzy na rzeczy po Bożemu, nie ma przypadków. Że całe moje życie, aż po najdrobniejsze szczegóły, jest z góry nakreślone w planach Bożej opatrzności i że układa się przed wszystko widzącym okiem Boga w doskonałą i sensowną całość. Wówczas zaczynam się cieszyć na światło chwały, w którym ma się odsłonić ta całość pełna sensu. Dla krewnych jest to ucieczką przed pogarszającym się losem Żydów. Dla Edyty równa się to bolesnemu zerwaniu z matką. Na cotygodniowe listy przez 3 lata nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Siostra Benedykta od Krzyża, tak brzmi zakonne imię, wyrusza w poszukiwaniu ostatecznego sensu i kresu życia. Studium o świętym Janie od Krzyża, jakie pisze w holenderskim klasztorze w Echt, gdzie ucieka z kolonii po roku 1938, ma podrozdziały: orędzie krzyża, nauka krzyża, naśladowanie krzyża. W roku 1942 to
To, o czym rozmyślała, staje się faktem. Po proteście biskupów Holandii na deportację Żydów aresztowani są także katolicy, konwertyci z judaizmu. Edyta Stein, jako siostra Benedykta, pozostała świadoma swej przynależności do narodu wybranego. Ale byłoby błędem przypuszczać, że chwaliła się swym żydowskim pochodzeniem. Na te tematy umiała się wypowiadać z wielką prostotą wobec tych, którzy potrafili szanować drogi Boże, nieuprzedzeni panującą opinią. Dostatecznie wolna od własnego ja, mogła w doskonałym spokoju odważyć się przedrzeć do źródła wszelkiego bytu, które, jak była przekonana, musiało być osobą. Bóg odpowiedział na jej wołanie objawieniem swej trójosobowej istoty i pogłębił w niej radość z tego, że pochodzi z narodu, który zawsze czcił go jako Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ostatnie pozdrowienia od siostry Benedykty otrzymała pewna siostra z Lioba we Fryburgu, która w sierpniu 1942 roku dostała kartkę napisaną ołówkiem z kilku słowami. Pozdrowienia z drogi do Polski. Siostra Teresa Benedykta. Siódmego sierpnia w transporcie do Auschwitz znajduje się Edyta Stein oraz jej siostra Róża, także już karmelitanka. 9 sierpnia obie giną w komorze gazowej. Numer 44074. Edyta Teresa Jadwiga Stein, urodzona 12 października 1891 roku we Wrocławiu z Echt. Zmarła 9 sierpnia 1943. W czasie mszy świętej beatyfikacyjnej 1 maja 1987 roku w Kolonii papież Jan Paweł II powiedział: w obozie zagłady zginęła jako córka Izraela dla oddania chwały Najświętszemu imieniu Boga, a zarazem jako siostra Benedykta od Krzyża, pobłogosławiona przez krzyż. Płoniesz, zakonnico, chrześcijańska Żydówko, siostro moja. W ognistym piecu dopalają się resztki twojego ciała i kości, i włosów. Zamieniasz się w puste miejsce czekające. Na kogo czeka puste miejsce czekające? Na psalmiczny płacz matki krążący nad synagogą, na myśl mistrza Husserla piękną jak ogród wiszący, na dzwony kolońskie, dzwony karmelitańskie dzwoniące nad brzegami Renu? Krzyczą pokutne psalmy i krzyczą bezradne ogrody i krzyczą kraty karmelitańskie i krwawią dzwoniące dzwony. Krwawią coraz ciszej, ciszej dzwony Renu nad pustym miejscem czekającym. A gdy na dnie paleniska pozostało już tylko twoje imię, Chrystus wyszedł z ognistego pieca owinąć się twoimi ciepłymi popiołami, jak modlitewną chustą. Wyła wilcza wichura, a on smagany deszczem, zziębnięty, coraz szczelniej owijał się twoimi popiołami, coraz szczelniej. Szedł powoli, zmęczony. Dlaczego tak ciężkie są twoje popioły, zakonnico, chrześcijańska Żydówko, siostro moja?